By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, słuchajcie, przychodzę z jednym zakończonym produktem. I teraz słuchajcie. Pamiętacie, jak pokazywałam, no już będzie z półtora roku może, jak zakupiłam sobie jedno takie opakowanko cytrynowo-lemonkowe i takie opakowanko wiśniowe. Ja uwielbiam zapach i smak cytryny i uwielbiam zapach i smak wiśniowy pod każdym względem, więc się na to zgodziłam. Po prostu takie zakupiłam. Mimo że chciałam tylko wiśniowy, ale że były te dwa, no to zakupiłam jeszcze ten limonkowy. I teraz słuchajcie, ja je rozpieczętowałam, schowałam sobie limonkowy maskę do ust i cukrowy skrób do ust, schowałam sobie do torby podróżniczki, kosmetyczki podróżniczki sanatoryjnej. Z tego wyjęłam tą maskę do ust też, żeby sobie na noc po prostu zakładać. A ten cukrowy, czytam teraz z kartonu, cukrowy skrób do ust nastrojowy wiśniowy. I teraz słuchajcie, ja się nie kapnęłam wcześniej, bo cały czas myślałam, że to jest wiśniowy. I teraz słuchajcie, ja sobie go wziąłam do torebki i zostawiłam go w pracy, gdzie często mając zimą suche usta i latem również mam suche usta, ale zimą bardziej, po prostu sobie to w pracy smaruję. Wystarczy dwa razy dziennie, on sobie leży na biurku albo w szufladzie, jak mi się przypomni, i po prostu dwa razy w ciągu tych 8 godzin sobie robię. Łuszczy się ten naskórek i usta są mięciusie, piękne i w ogóle fantastycznie smakuje. Tylko dopiero teraz, jak je postawiłam, przygotowując się do tego filmiku, patrzę, a to jest jagodowy zawrót głowy. Więc teraz pytanie jest, a nie chce mi się naprawdę iść już szukać, bo za dwa tygodnie wyjeżdżam do sanatorium, już mam wszystko prawie spakowane, więc nie chcę teraz mi się wyjmować w świecie i przeszukiwać, ale dam Wam znać oczywiście w sanatorium, kiedy zacznę używać tego, które wyjęłam, ale mi się wydaje, że to jest z tego pudełka, no bo limonko jest bardziej żółty, ale powiem Wam, że nie dam sobie głowy uciąć, skoro to jest w ogóle jagodowy i z który, bo tu też jest niby fiolet, a tu jest niby tak, więc dam Wam znać już, jak będę w sanatorium, z którego pudełka to wyciągnęłam i jaki był błąd producentów. Czy to jest ten wiśniowy, czy to jest bardziej limonkowy. Ale faktycznie, słuchajcie, ja jestem zadowolona i to jest takie nawet 8,5 do 9 na 10 w maksie. Ja jestem zaszokowana pozytywnie tym, że faktycznie usta... Ja często w zimę używam miodu. Kupowałam sobie taki maleńki miodek, zawsze go sobie ze sobą nosiłam. Po prostu paluchem mazałam sobie po ustach. Oczywiście zjadałam, bo strasznie lubię miodek, wszystko co słodkie, więc go zjadałam. Ale faktycznie zostawały usta bardzo mięciutkie i przyjemne w jedzeniu. Więc z tego jestem również zadowolona i zobaczymy, jak tamte, które wschowam do kosmetyczki podróżniczki. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.